Dzień dobry, witam wszystkich. Działając na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, otwieram 50. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych, zaproszonych gości. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 8 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 49. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty, sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 49. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, interpelacje radnych. Punkt ósmy, dyskusja. Punkt dziewiąty, projekty uchwał. Podpunkt pierwszy, uchwała nr 50 przez 275 przez 2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Podpunkt drugi, uchwała nr 50 przez 276 przez 2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy odliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. 10. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 11. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 12. Zakończenie sesji. 9. Oj, przepraszam, pomyliłem się, jest 9 radnych. Punkt pierwszy, mamy otwarcie sesji. Zrealizowany. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Proszę Państwa radnych o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest 9 radnych na 15, więc Rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Przechodzimy do punktu czwartego, wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję pana radnego Jerzego Burzyńskiego. Przyjmuje pan? Tak, przyjmuję. Dziękuję. Punkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu 49. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu 49. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 6 grudnia 2022 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy, protokół z 49. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 12 stron maszynopisu i 5 załączników. Punkt drugi, protokół nie zawiera swojej treści usterek za strzeżeń względnie niedomówień. Punkt trzeci. Protokół odzwierciedla w swej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół 49. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie protokołu 49. sesji Rady Gminy? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Wniosek został przyjęty jednomyślnie. Jednogłośnie. Przechodzimy do punktu szóstego. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 49. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Pani sekretarz, proszę bardzo. Tak. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 49. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 6 grudnia 2022 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 49 przez 274 przez 2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję. Dziękuję. Punkt siódmy. Interpelacja radnych. Czy ktoś z Państwa ma radnych interpelacja? Nie widzę. Dziękuję. Punkt ósmy. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Aniela. Uwaga. Ostatnio mówiłam, czy prosiłam, przepraszam, i Pan Wójt, powiedzmy, że wstępnie wyraził pozytywne zdanie na temat naszego przytuliska w Sielimowie, żeby zwiększyć ilość godzin dla pracownika, który tam się znajduje, po to, by psy bardziej oswoić z człowiekiem i by zadbać bardziej, że tak powiem, ja podałam przykłady o czesaniu na przykład, żeby przygotować te psy do adopcji. Pani Agnieszka wspomniała również o zimnej wodzie. Jak ten stan wygląda na dzień dzisiejszy? My byliśmy w sobotę, zero postępu. Czy sugestie te wszystkie zostały przekazane tutaj do prezesa? Będzie na następnej sesji, tutaj nam przedstawi, jak to wszystko wygląda na komisjach. Czyli to jest tak poważna rzecz, że nie można tego zrobić od ręki, trzeba czekać dwa tygodnie, czy nawet dłużej. Zdaję sobie Pani sprawę, że to jest grudzień. Nie zawsze będą plusowe temperatury, tylko minusowe. W sobotę było strasznie.
psy nie mają ciepłej karmy. Nie będę się chwalić, gdyby nie ja, to one nie miałyby w ogóle ciepłej karmy. Mają tylko i wyłącznie w sobotę. Tam nie ma wody, tam nie ma kto im podać tej ciepłej, dlatego że ten pracownik jest no, na chwilę. Oprócz tego w sobotę jest tam kilka godzin i w tym czasie odbiera odpady, więc on nie da rady. Gdyby pani Agnieszka jej nie wygłaskała, no to ja nie wiem, te psy zaczęłyby nas kąsać, podejrzewam. Ja jeszcze bym chciała tylko dodać, że był jakiś czas temu też weterynarz i nawet nie było gdzie umyć rąk po psie. Czy to też zostało zgłoszone, ten problem właśnie z ciepłą wodą? Miały być tutaj podjęte działania? Z tego, co prezes przekazywał, że te psy tam no, mają jakąś tą opiekę, ale miał podjąć działania, żeby tutaj zwiększyć tą ilość tych godzin. Także poczekajmy na prezesa, za pół godziny będzie tutaj, wypowie się, jakie zostały podjęte działania. Ale proszę panią, to jest zadanie nasze, jest zlecone przez... My zlecamy, gmina zlecamy spółce, czyli w naszym interesie jest, żeby to było, nie żeby mi się tłumaczył prezes. Skoro my to zlecamy, to jest, że tak powiem, zlecenie i robisz, a nie będziemy czekać kiedy. Czy to jest tak trudno zakupić jakiś piec, zakupić podgrzewacz? My nie po to braliśmy psy, czy... Ostatnio był odłowiony na naszym, znaczy na moim terenie piesek fantastyczny, z tym, że no nie miał domu. Nie wiem, skąd on się znalazł, bo to nie jest jakiś malutki piesek. Jeśli ktoś ma zwierzę, no to widzi, że mu zaginęło. Ja nie widzę specjalnych takich efektów, żeby ktoś szukał. Ale skoro bierzemy te psy na czasową opiekę, to dajmy im przyzwoity dom. A nie taki namiastkę, że on się nie wałęsa. Że właściwie to my odławiamy te psy po to, żeby nie szkodził ludziom. Bo opieka tutaj prawie, że jest żadna. Jak on chodzi po wsi, to może ktoś mu da ciepłej karmy. A tutaj ja widzę, że jest gorzej niż gorzej. Mówiło się o poprzednim schronisku, że tam było fatalniej. Ja już mówiłam, tam mieli obiecanego lizaka. Tutaj mają, ale za szybą. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. A więc przechodzimy do punktu 9. Projekty uchwał. Czy państwo radni pozwolą, abym przeczytał tylko tytuły? Bez uzasady? Dobrze, dziękuję. Projekty uchwał. Podpunkt 1. Uchwała nr 50/275/2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Za przyjęciem uchwały jest 9 radnych, 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt 2. Uchwała nr 50/276/2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy odliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Proszę. Za przyjęciem uchwały jest 9 radnych, 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. 50 wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś się zabrać głos? Nie widzę. Punkt 11. Odpowiedzi na zapytania również mamy zrealizowane, a więc przechodzimy do punktu 12. Zakończenie sesji. A więc zamykam 50. sesję Rady Gminy Wyzieradzie. Dziękuję.